No siema, z tej strony Złomnik. Tego jeszcze nie było. Mianowicie, a nie, znaczy było, ale nie nagrałem tego w końcu, bo w 2020 roku chciałem pojechać na rowerze, przepraszam za tę kamerkę, do Krakowa i potem wrócić pociągiem, ale się nie udało, ponieważ się okazało, że słońce za bardzo mnie spiekło i ten plan się nie powiódł. W związku z tym 2 lata przygotowań i mam teraz inny rower i inny plan. Mianowicie tym razem jadę do Krakowa pociągiem i tam z kolegą razem siadamy na rowery i wracamy 300 km do Warszawy. Tak się przedstawia mój setup wyprawowy. Tutaj mam jedną sakwę przemocowaną takimi po prostu łapkami, bardzo łatwo jest ją odpiąć. A tu jest druga, która normalnie byłaby na kierownicę, ale zrobiłem specjalny stelaż do niej i przykręciłem ją po prostu do bagażnika. Też się ją bardzo łatwo wypina, dzięki temu bardzo łatwo jest w pociągu ten rower ustawić. Dobra, jesteśmy w Krakowie i zaraz wyruszamy. Sytuacja jest taka, że miał być upał oczywiście, a jest 18 stopni, wieje, jest zimno i pochmurno, ale mamy nadzieję, że się wypogodzi w trakcie dnia, bo taka jest prognoza, ale może dość o pogodzie. W każdym razie na szczęście mi nie dziabnęli roweru, stoi tutaj dalej, więc pakuję na niego się i będziemy lecieli. O, tak wygląda mój rower. Jest to Herkules Saragossa z lat 80., który ma parę zalet, ale ma też parę wad. Na przykład jedną z jego wad jest ten bagażnik, gdzie musiałem wsadzić drewniany kołek, żeby unieść tę rurkę tutaj bagażnika, żeby w ogóle można było wszczepić sakwy i jakoś zmontować te elementy turystyczne. Drugą z jego niezaprzeczalnych wad jest tylna kaseta, która po prostu ma bardzo mały zakres przełożeń i tak naprawdę przełożenie szóste i pierwsze się niewiele różnią. Kolejną jego wadą jest to, że tylny hamulec trochę nie za bardzo działa. Ma z tyłu klocki takie hamulce Weinmann, ale to jest bardzo mało skuteczne. No i kierownica jest bardzo fajna, bo ma dodatkowe manetki hamulca do górnego chwytu, czyli można sobie jechać w dolnym chwycie i chwytać za te hamulce, a w górnym chwycie chwytać sobie za te hamulce, to jest bardzo fajne. No i ma bardzo fajną działającą lampkę na dynamo. No i ma opony, które niestety muszę już wywalić, bo są stare i spękane, ale dzisiaj jeszcze dojadą. I ogólnie jest w bardzo ładnym stanie, dałem za niego 800. Minęliśmy Proszowice i dojechaliśmy do Czuszowa. I w Czuszowie jest coś niesamowitego. To jest gościniec w Czuszowie, wygląda jak taka ogromna posiadłość z filmu Goldfinger, sam Dr. No. Brakuje tylko Jamesa Bonda zajeżdżającego Astonem pod wejście. Powiem tak, bardzo fajnie się jedzie, jesteśmy za Proszowicami w stronę Skalbmierza i co chwilę jest górka, dołek, więc jest taki fajny efekt, że widzę górkę z daleka i sobie myślę, dam radę czy nie dam rady. No i na razie daję, ale w przyszłości pewnie nie dam. Zjechaliśmy lekko z głównej drogi, żeby znaleźć posesję pełną gratów. Stoi tutaj Star, KDD, Żuk, Uno, Tico i cała masa innego sprzętu. W tle jeszcze widać dużo innych wozów. No, bardzo fajne. Miło, że ktoś jest koneserem. Szanujemy go. Oczywiście zjeżdżamy z drogi, żeby znaleźć opuszczone miejsca i graciarnie. I tu na przykład jest opuszczony dom, przy którym stoi opuszczona szoferka od jakiejś ciężarówki. Chyba od Ziła albo od Gaza. Bardzo ładne miejsce. Polecam. Nawet nie wiem, gdzie to jest. Co mi strzeliło do głowy z tą wycieczką, to nie wiem. Jesteśmy kurka wodna w środku dupy. Nie ma nic wokoło. I tak nas teoretycznie prowadzi mapa, że tak jest dobrze. Jest tak dobrze, że trzeba przejeżdżać przez kałużę pod... O! Znowu mnie zatrzymało w błocie. No powiem wam, że... To był świetny pomysł, tak. Trzeba przejeżdżać przez kałużę, bo na dnie kałuży jest twarde dno. Na dnie jest dno, a wokół kałuży jest miękkie błoto, także to ważna informacja. Co to jest za miejscowość, to jako żywo nie wiem, ale mają naprawdę fajne zabytki. To co w tle widać, to jest jakieś naprawdę bardzo stare, napisali na tablicy, że 1409, chyba niemożliwe. Ale rzeczywiście jest ciekawe, jest tutaj napisane szlakiem Republiki Pińczowskiej po terenie powiatu pińczowskiego, gdyż właśnie jesteśmy już w powiecie pińczowskim. W tej okolicy pojawiło się sporo długich zjazdów po asfalcie i na jednym z takich zjazdów udało się nam osiągnąć rekordową prędkość prawie 68 km na godzinę, potwierdzone GPS-em. Jesteśmy w Niegosławicach, tu miał być sklep spożywczy, bo już strasznie chce nam pić i jeść.
No i zamiast sklepu spożywczego mamy taką oto malowniczą ruinę. Bardzo ładna, ale wolelibyśmy jednak sklep spożywczy. Więc jesteśmy w miejscowości Zagaje. Tutaj kupić się coś do jedzenia daje, bo jest sklep spożywczy. Ten sklep spożywczy trochę nam uratował dupę, bo już byliśmy bardzo zmęczeni i bardzo odwodnieni. No ale przy okazji znaleźliśmy przepiękny sprzęt, mianowicie berlieta pożarniczego na czarnych tablicach. Kia 459T, wspaniały. Stoi sobie tutaj. Ma tylne lampy od żuka, oczywiście, jak żeby inaczej. I ma napisane Ochotnicza Straż Pożarna w Zagaju. Ja myślałem, że to są te Zagaje, a to jest to Zagaje. To jest berliet serii GAK. Jesteśmy na wiadukcie kolejowym koło Jędrzejowa. I tutaj jest sobie pociąg z węglem, na którym jest napisane Sobstwiennik po rosyjsku. I w nim jest węgiel i on tak stoi w polu. Dość odważnie, biorąc pod uwagę aktualne problemy z zaopatrzeniem w węgiel. Pewnie przyjechał z Rosji. No mamy już stówę za sobą, ale jeszcze została jakaś dycha do Małogoszczy i tam będziemy spali. No z patologii, które się tutaj pojawiają, są ciągi pieszo-rowerowe z kostki, które pojawiają się we wsiach, trwają przez powiedzmy 600 metrów. Trzeba po nich jechać, bo taki jest przepis, a potem się kończą i znowu jedziemy normalnie po szosie. Nasz pierwszy noctek to Małogoszcz. No i to są dobre klimaty, powiem wam. Naprawdę dają radę. Zobaczcie. Jesteśmy w Małogoszczu w restauracji Roma. Restauracja Roma słynie z tego, że podobno podają spaghetti, pizzę i tak dalej. W rzeczywistości naprawdę w menu jest kapuśniak, szczawiowa, żołądki z kaszą, filet drobiowy w panierce i tak dalej. Właśnie sobie zamówiłem fileta drobiowego w panierce, typowo włoskie danie. Zaczynamy drugi dzień. Jesteśmy w Małogoszczu na kwaterach. Bardzo fajną miejscówkę znaleźliśmy do spania. No i zaraz ruszamy w dalszą drogę. Dzisiaj już jest słonecznie i przepięknie, więc myślę, że będzie się jechało fajnie. No dzisiaj jedziemy. Ostatecznie wymyśliliśmy, że pojedziemy do Radomia. No w sumie nigdy nie byłem w Radomiu. No i zobaczymy, czy nam się uda. A jeżeli nie, to po drodze jeszcze mamy jakieś inne opcje, typu przysłucha, czy jakiś, nie wiem, lwów, coś takiego. Potworów. Potworów. Dobry początek tego dnia, bo się zaczęło od drogi futrowej. I tu jest taki ładny strumyczek, i tu jest taki ładny las, że to jak naprawdę to jest super i ja nawet nie bardzo cierpię przez jazdę tą szutrówką, bo to jest tak sympatycznie i przyjemnie. To w takich warunkach to można jechać, a nie jak ciągle ciężarówki tam pii, 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 pii. Trochę za wcześnie pochwaliłem tę szutrówkę, bo właśnie wjechaliśmy na takie piachy konkretne i są miejsca, gdzie po prostu ja idę z tym rowerem, bo no nie jestem w stanie na nim jechać. Myślę, że piachy są największym wrogiem roweru i prowadzenie szlaku rowerowego przez drogę leśną, która jest zrobiona cała z piachu, jest kompletnie bez sensu. Całkiem przypadkiem wjechaliśmy na Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki i tu są na przykład pozostałości zakładu wielkopiecowego w Bobrzy. Taki ogromny, gigantyczny mur z kamienia, gdzie kiedyś były jakieś wielkie piece i coś tego typu. To jest Szlak Zabytków Techniki. W życiu bym na to nie wpadł. Bardzo dobre. Być może odrobinkę się zgubiliśmy, ale za to znaleźliśmy piękny, w idealnym stanie kiosk jugosłowiański K67. Zobaczcie, jaki ładny. Ja bardzo lubię te kioski. One mają naprawdę piękny wygląd i kojarzą się z wakacjami w Jugosławii w 86 roku, kiedy tam byłem z rodzicami. No jest git. A co jem po drodze? No więc co jakiś czas zatrzymujemy się przy sklepach na wiosce. No i sobie kupuję bułkę z kabanosem, banana albo jakiś inny owoc. Oczywiście napój energetyczny, znaczy nie energetyczny, ale izotoniczny. Typu jakiś taki na os, coś takiego. Wodę, no i batonika albo loda, żeby było dużo kalorii. Mamy drugi dzień podróży, jest godzina 13 i proszę bardzo, zobaczcie. Powiat szydłowiecki. Województwo mazowieckie, czyli już przejechaliśmy przez całe dwa województwa
Małopolskie i Świętokrzyskie i jesteśmy na Mazowszu. Stara siódemka jest całkiem fajna do jazdy na rowerze, bo jest prawie przez cały czas szerokie pobocze, prawie jak pas rowerowy. Są tu piękne widoki jak stacja złomowania pojazdów Pawek. Ciekawe ile aut tutaj można rozpoznać, co to było kiedyś, a co jest teraz. Wreszcie jest droga rowerowa. Naprawdę wjazd do Radomia był straszny. Dopiero się droga rowerowa zaczyna przed samym centrum Radomia, także naprawdę nie polecam. Aha, już jest koniec tej drogi rowerowej, ale Rynek w Radomiu to jest najsmutniejszy rynek, jaki widziałem. Albo są ruiny, albo jest po prostu pusto, kompletnie pusto. Środek dnia, nie ma tutaj absolutnie nikogo. Jesteśmy w hostelu Retro w Radomiu. Jest to bardzo fajny hostel. Bo mają graty. Mają Izbę Pamięci Polskich Jednostradów. Wszędzie poustawiane są w tym hostelu takie piękne jednoszlady. Ale nie tylko motocykle, ale też skutery. Idę wam pokazać, poczekajcie. Proszę bardzo. Co tu się dzieje? SHL-ka jest. Jest skuter OSA. I to jaki piękny. A to jeszcze nie koniec. Tu jest jeszcze kolejna OSA. Pięknie odrestaurowana. Co tu się w ogóle dzieje w tym Radomiu? Wejdziesz w podwórko i stoi coś takiego. To znaczy, w Radomiu jest bardzo ładnie i zarazem bardzo brzydko. To jest jakby jednocześnie te dwie rzeczy występują. Niesamowite. Żegnamy Radom, który w sumie jest miejscami całkiem ładnym miastem, to znaczy ma takie fajne miejsca, które warto jest zobaczyć, głównie ze względu na architekturę i naprawdę ta starówka tego Żeromskiego i tego typu to całkiem też było przyjemne, ale ogólnie jest to bardzo dużo pustych miejsc, bardzo dużo opuszczonych. Ogólnie jadąc z Warszawy, z Krakowa do Warszawy i ogólnie dłuższą wycieczkę rowerową, masz dwie możliwości. Albo zginiesz pod tirem na głównej drodze, albo sobie rower jadąc przez piachy w lesie. Także masz wybór. To już taka chyba tradycja, że się dzień zaczyna na piachach. Obecnie sytuacja wygląda tak, że prowadzimy po prostu rowery z Warszawy do Krakowa, z Krakowa do Warszawy, ponieważ droga jest, to jest szlak rowerowy, po którym absolutnie nie da się jechać rowerem. Jest to wyłącznie piach. Więc nie wkręcam was, to jest szlak rowerowy. Zobaczcie, tak wygląda zdaniem map i zdaniem ogólnie polskiego oznakowania szlak rowerowy. Ten fragment przez piachy wymęczył nas do tego stopnia, że straciliśmy nie tylko rachubę kilometrową, ale też chęć do dalszej jazdy. Natomiast najtrudniejsza część znajdowała się tak naprawdę dopiero przed nami. No dobrze, mamy do przejścia mostek, który jest w nie najlepszym stanie. I jest to pewne ryzyko przechodzić po nim, no ale w sumie po to była ta wycieczka, żeby było ciekawie i ciekawie jest. Tak, to jest właśnie, przeszliśmy przez ten most i żyjemy, ale tak powiem, nie róbcie tego w domu. We have just reached the town of Warka and we are going to have a stop here and eat kebab. Jest taki mały problem, że po bardzo ciężkim odcinku po piachach rozleciała mi się tylna opona i teraz wygląda sobie tak. O, tak oberwała moja opona, to już jest tutaj dętka, tak mi się wydaje. Za Warką zdecydowaliśmy się wjechać na jakiś szlak bursztynowo-zielony, coś tego, rowerowy, tego typu. No i zobaczymy, czy ten szlak rzeczywiście jest rowerowy. Czy tak jak poprzednie jest to szlak pieszy z fragmentami dostosowanymi do jazdy rowera? Dosyć mocno umęczył nas dojazd do Góry Kalwarii. Cały czas jechaliśmy właściwie drogą wojewódzką bez pobocza, gdzie no, wyprzedzały nas samochody, powodując straszliwy hałas i podmuch powietrza, ale daliśmy jakoś tam radę. Trafiliśmy do lokalu Góra Kawiarnia. Świetny lokal w Górze Kalwarii, który jest specjalnie dla kolarzy. To jest normalnie taka tutaj tyczka, na której można sobie powiedzieć rower do siedełką. Mnie się nie udało, bo jest za ciężki z tyłu i spada.
ale wiszą tutaj niezłe sprzęty kolarskie. Idziemy tam się teraz napić jakiegoś kolarskiego napoju. W okolicy są nawet kolarskie murale, a my zaraz jedziemy dalej. Teraz wjeżdżamy na tę pętlę, na której się spotyka najwięcej kolarzy w okolicach Warszawy. Będą nas rozjeżdżać, objeżdżać, będą nas trąbić, dzwonić i krzyczeć: hele, wypasto, nie kółko ruszać to we. Minęły nam ostatnie kilometry drogi do Warszawy. Jechaliśmy cały czas właściwie wzdłuż wału Wiślanego, spotykając po drodze sporo kolarzy, którzy zagadywali nas, skąd jedziemy i dokąd zamierzamy jechać dalej i tak dalej. W sumie byli dosyć przyjaźni jak na to, że jechaliśmy na rowerach, no powiedzmy sobie, nie z tych najdroższych. No na koniec trasy mamy odcinek po Trelince, żeby było trudniej. Mam tak dosyć, jak zobaczę rower przez następne 2 tygodnie, to zabiję. No i się udało, dojechałem z Krakowa do Warszawy. Zaraz wam powiem, ile było kilometrów łącznie. Wyłączę już na dzisiaj Strawę. Dzisiaj najwięcej 120 km, więc w sumie 343 km zrobiłem. No i kilka moich spostrzeżeń. Jak chcecie jechać przez Polskę, niekoniecznie po największych szosach, to sobie załóżcie najszersze opony, jakie się da, bo na tych wąskich oponach to się nie da po niczym dobrym jechać. Załóżcie sobie gąbczastą owijkę na kierownicę, albo przynajmniej rękawiczki z gąbką, bo strasznie twarda jest ta kierownica. Kupcie sobie gacie z wkładką jak najlepszą, bo naprawdę mocno męczy siedzenie na takim siodełku twardym, jak tutaj jest na starym gracie. No i ogólnie dobrze się jedzie drogami wojewódzkimi, bo się jedzie szybko, ale jest straszny hałas i strasznie blisko przejeżdżają samochody. To znaczy inaczej, straszny jest hałas i strasznie dużo jest samochodów, ale jestem mile zaskoczony, że nie przejeżdżają bardzo blisko. Myślałem, że to będzie dramat, że ciężarówki będą nas mijały na milimetry, ale okazuje się, że nie. Naprawdę kulturalnie nas wyprzedzali. Szlaki rowerowe prowadzące przez piachy to jest po prostu temat na osobny film, to po prostu można... mózg wybucha od tego. No ale ogólnie jest to jak najbardziej wykonalne. 343 km w 3 dni walnęliśmy. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że się wam podobało. Róbcie tak samo. Spróbujcie, przejedźcie się, zobaczcie. Jest fajnie. Cześć, nara!